Ja, jij weet dat er mange filmen om deze motorcyclen. Daarvoor blijf mijn ponosk. Nie, no żartowałem. Dzień dobry, jest 27 października 2022 roku, więc informacja o tym, że ten motocykl jest na sprzedaż na Automoto w momencie publikacji bądź w późniejszym terminie, jak ktoś będzie oglądał, może być już nieaktualna. Dlatego ten odcinek nagrywam nie po to, żeby sprzedać ten motocykl, ale po to, żeby podsumować moje dwuletnie użytkowanie go i przejechane na nim 23 tysiące kilometrów. Pokrótce kulisy zakupu. Kupiłem ten motocykl 1 lipca 2020 roku z przebiegiem 33 tysięcy kilometrów. Kupiłem go w Kaliszu tydzień przed zdawaniem egzaminu na prawo jazdy. Więc jak można się domyślić, nie jeździłem na nim wcześniej. Mój kumpel ze mną pojechał, obejrzał go, objeździł, sprawdził po prostu, czy wszystko jest ok, czy tam nic, czy biegi wszystkie wchodzą poprawnie, czy gdzieś tam nie skręca. No wiecie, takie standardowe sprawdzanie. No i też tym motocyklem przyjechał do mojego domu. Ja tydzień później zdałem egzamin, na szczęście za pierwszym podejściem, po czym tydzień później miałem już dokument, więc mogłem jeździć. To jest mój pierwszy motocykl i jedyny jak do tej pory, więc ta moja opinia na jego temat będzie całkowicie subiektywna. Nie mam żadnego porównania. Siedziałem jeszcze na Tigerze, na Triumfie Tigerze 850 Sport u Łukasza w Norwegii. Pozdrawiam, Łukasz. Ale nie jeździłem na nim, więc Suzuki DL 650 V-Strom jest jedynym, pierwszym moim motocyklem, więc powiem to, co mi pasowało, to, co mi nie pasowało. Oczywiście możecie to porównać i zestawić z opiniami innych ludzi, z testami. Nie będę też podawał informacji takich cyfrykowych, bo nie jestem geekiem motoryzacyjnym, dlatego no, nie znam się, nie wiem, jakie są te skoki, zawieszenia, pojemności. Nie wiem dokładnie nawet, jaka tu jest pojemność. Nie wiem, czy 650, czy trochę mniej. Ile koni? Nie mam pojęcia. To musicie sobie sami sprawdzić. Co do mojej wagi i wzrostu, bo to też jest istotne, mam 1,83 m wzrostu i ważę no tam w porywach 77, 78, 79 kg. To pewnie też będzie istotne. No i co najważniejsze, zawsze bagażowo jeżdżę na lekko. Mój cały bagaż, czy to na 2 tygodnie, czy pewnie na 2 miesiące, nie przekraczał wagi chyba około 15 kg, więc to też jest istotne dla tych wszystkich parametrów, dla tych wszystkich odczuć, o których powiem za chwilę, bo wiadomo, im większa waga, tym inaczej działają hamulce, inaczej się łańcuch rozciąga, zawieszenie tak samo inaczej pracuje. Dlatego te dane są pewnie dość istotne. Co do mojego doświadczenia, oczywiście żadnego doświadczenia nie miałem wcześniej. Nauczyłem się jeździć w 2020 roku, zacząłem chyba w kwietniu i wcześniej nie miałem w ogóle kontaktu z motocyklem, dlatego też wybór, nie pamiętam dokładnie, dlaczego akurat padł wybór na DL-a, ale chyba się zapisałem na forum Suzuki, gdzieś może Google mi, może YouTube podpowiedział, a może ktoś mi rzucił informację taką, że to jest fajny motocykl na początek i warto się nim zainteresować, więc szedłem na forum, tam trochę poczytałem. Nie mam żadnego planu tej opinii, nie chcę jechać w podpunktach jakichś, tylko chciałbym wam powiedzieć na bieżąco o moich doświadczeniach, zaczynając od początku, od frontu motocykla, kończąc na tyle motocykla. Jeżeli o czymś zapomniałem, to pewnie dlatego, że było to całkowicie nieistotne dla mnie. Nie przeszkadzało, nie pomagało, po prostu nawet nie wiedziałem, że warto o tym mówić. Jeżeli ktoś oczywiście z was chciałby, nie wiem, stwierdzi, że nie powiedziałem o czymś, a o czym chciałby wiedzieć, to postaram się oczywiście dodać te informacje. Również powiem o kwestiach bagażowych, bo motocykl kupiłem w stanie praktycznie takim, jak widzicie teraz, ale jeszcze dodatkowo były kufry boczne, szat, takie 36-litrowe każdy, ze stelażem takim trzypunktowym od szada, ale stwierdziłem, że nie będę jeździł z takim bagażem.
z podstawowej przyczyny, z racji małego doświadczenia, chciałem, żeby ten motocykl był jak najwęższy. A z tymi kuframi, jak zmierzyłem, to motocykl miał 131, nie pamiętam, albo 131, albo 133 centymetry. Dla mnie to zdecydowanie za szeroko, na pewno szerzej niż kierownica. A każdy mówi, że no lepiej, żeby szerokość kufrów nie wychodziła poza obrys kierownicy. Wtedy jest bezpiecznie, jak gdzieś tam przeciskamy się między samochodami, to warto, żeby jak przejdzie kierownica, to cała reszta też przejdzie. Jeśli chodzi o hamulce i przednie zawieszenie. Gdzieś tam czytałem, gdzieś słuchałem, że przednie zawieszenie nurkuje. Nawet nie wiedziałem, co to znaczy. Ale faktycznie gdzieś tam przy hamowaniu takim ostrym to zawieszenie schodzi w dół. Czy to przeszkadza? Mi nie przeszkadzało. Dla mnie to jest normalna praca. To jest fizyka. Jest jakiś tłok, sprężyny, które po prostu muszą tę energię rozpędzonego motocykla przyjąć i po prostu wyhamować. Jeśli chodzi o hamulce, bo to jest, nie wiem czy wspomniałem, rocznik modelowy 2012, ale wyprodukowany w 2011. I na wielu forach i filmach mówi się, że no, hamulce w DL-u, zwłaszcza tej generacji, to nie są hamulce, tylko spowalniacze. Absolutnie się z tym nie zgadzam, ale tak jak powiedziałem, ważę tyle, ile ważę, jeżdżę z takim, a nie innym bagażem. Dla mnie te hamulce są całkowicie wystarczające, naprawdę. Miałem kilka sytuacji awaryjnych, gdzie musiałem hamować i przednim, i tylnym. Super, żadnych problemów. ABS perfekcyjnie działał. Ja potem w przebitkach pokażę Wam z bliska te wszystkie elementy, o których będę mówił. Dobrze, idąc dalej, przednie oświetlenie. Tutaj faktycznie jest lipa. Przednie światła są słabe. Miałem taką okazję kilka razy jechać po ciemku w nocy, nawet dość długą trasę pokonywać w nocy. No i powiem Wam, że te światła są raczej słabe. Ten motocykl kupiłem z dodatkowymi halogenami, chyba z AliExpress, które w sytuacjach wymagających po prostu mogłem odpalić i doświetlić sobie, ale ogólnie przednie światła są takie sobie. Świecą tak, nie wiem jak to opisać, to też możecie na YouTubie gdzieś zobaczyć, ale uważam, że są słabe. Kierunkowskazy bardzo dobrze widoczne, więc tutaj nie może, są duże takie kierunkowskazy, brzydkie jak czort, ale działają. Razem z tym motocyklem w komplecie była szyba turystyczna Givi Airflow. To jest genialna sprawa. Szyba, która świetnie rozprowadza powietrze, jest regulowana, tutaj takie dwa dynksy odpinamy i po prostu możemy ją przesunąć do góry i do dołu, na górę i na dół. I świetnie, ja mam ustawione tak mniej więcej na pół, że powietrze podczas jazdy, czy powietrze, czy deszcz, leci mi na szczyt kasku, gdzie mam wlot powietrza i faktycznie ten wlot popiera trochę powietrza, ale wizjer mam czysty, nie mam żadnych robaków, elegancko. Razem z tym modelem miałem ładowarkę, znaczy nie ładowarkę, tylko tutaj takie zamontowane gniazdo zapalniczkowe. Kilka razy skorzystałem do ładowania chyba powerbanku, ale tak to miałem na nawigację, zresztą zaraz powiem o nawigacji. Dobra, co dalej? Razem tutaj w tym zestawie, w tym motocyklu miałem i mam tutaj gmole Givi. Gmole jak gmole. Dodatkowy ciężar, ale faktycznie chroni w sytuacji jakiejś tam gleby. Ja miałem jedną piaskową, która jest tutaj na tym filmie. Możecie sobie ją obejrzeć. Te gmole chyba nawet nie miały czego chronić, bo to była na piasku gleba, więc lajtowo. Ale wydaje mi się, że one troszkę hałasują, że te gmole niby mają jakieś takie amortyzatory po bokach zamontowane, ale chyba trochę rezonują. Zresztą miałem jakiś taki problem. One gmole są połączone taką tulejką, która się poluzowała i zaczęła drżeć przy chyba 5000 obrotów silnika i taki dziwny metaliczny dźwięk. Nie wiedziałem, co się stało, a to się okazało, że to była śruba od gmoli. Dobra, idziemy dalej. Góra, kierownica. W sumie średnio wygodna. Kierownica ma bardzo dziwne ułożenie. Ma taki, troszeczkę za bardzo jest zgięta. Te boki są wygięte pod zbyt dużym kątem i nadgarstek jest jakby nienaturalnie się wygina. Przy dłuższej jeździe trochę czuć. Może też kwestia mojej ręki, nie mam pojęcia, ale po prostu gdzieś tutaj czuć, że ten nadgarstek trochę niefajnie dostaje takiego zmęczenia, ciężaru. Tutaj dokupiłem sobie taki, też na AliExpress, taki tempomat manualny.
klamki, hamulca i sprzęg, hamulca i sprzęgła. Wszystko git. Fajnie pracują, nie za luźno, ale można regulować klamkę hamulca. Jest wszystko ok. Handbary, no nie wiem, to nie są handbary, które chronią przy klamki przed upadkiem. To są plastikowe takie, pewnie jakby porządnie upadł, to po prostu od razu się połamią. Ale bardzo dobrze chronią przed wiatrem, przed deszczem, przed chłodem. Tutaj super. Dalej, lusterka. Tak, wszyscy się śmieją, że to są lusterka jak od autobusu szkolnego. Tak, faktycznie wyglądają dość topornie, ale robią robotę. Są bardzo czytelne, wszystko dobrze w nich widać. Czasami miałem wrażenie, że ich ustawienie powoduje turbulencje. Tak mi się wydaje, że trochę od tego jest ta kierownica czasem tak jakby wibrowała. Grzane manetki tutaj mam w komplecie. One były już z motocyklem Oxford. Użyłem je chyba raz albo dwa. Nie przekonałem się do grzanych manetek. Wolałem założyć w sytuacji krytycznej rękawice z Gore-Texem. A tak to te handbary w zupełności mi wystarczały, żeby chronić nawet rękę w rękawicach letnich przed deszczem i wiatrem. Dodatkowo dokupiłem sobie tutaj risery na AliExpress, czyli risery, które podnoszą kierownicę do góry i troszeczkę przesuwają w moim kierunku. To jest jakieś tam 2,5 chyba czy 3 cm. Duża zmiana. Potem Wam pokażę pozycję za kierownicą. Myślę, że zobaczycie o co chodzi. Dobra, kolejna rzecz to bak. Bak jest świetną opcją, ma 20 litrów. Mieści 20 litrów paliwa i w moim przypadku starczał mi na 500 km. No bo wiecie, jak w Norwegii, nawet więcej, jak w Norwegii jechałem i miałem spalanie na poziomie 3,3, no to można sobie policzyć, na ile to starczy. Świetna opcja. Nigdy nie miałem sytuacji takiej, żeby mi czegoś brakowało. Aha, wracając jeszcze do kierownicy. Wszystkie te przełączniki są elegancko pod ręką. Nigdzie się człowiek nie szuka, nie gubi. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Kierownica, poza tym, że jest właśnie tak specyficznie wygięta, to jest git. Mówi się, że siedzenie w DL-u jest bardzo wygodne. I tak mogę potwierdzić, jest bardzo wygodne, chyba że podróżuje się bardzo długo. I na przykład ma się rolkę z bagażem na miejscu pasażera i nie ma za bardzo przestrzeni, żeby się przesunąć do przodu bądź do tyłu. No to potrafi kanapa. Zresztą, wiecie, nawet na wygodnym fotelu w domu, jak się siedzi za długo, to po prostu tyłek zaczyna boleć. To też pewnie zależy od tego, czy ktoś ma bardzo kościsty tyłek, czy troszkę bardziej umięśniony, czy umięśniony. Ale ogólnie tak, kanapa jest bardzo spoko. Jak dla mnie trochę za nisko, z racji właśnie wysokości motocykla, przy moim wzroście, jak dla mnie kąt ugięcia kolan był trochę zbyt ostry, tak? Za bardzo miałem ugięte, więc dokupiłem obniżenie podnóżków kierowcy w firmie chyba Marcellus. To obniża, nie wiem, też o jakieś 2 albo 2,5 cm, ale to już jest bardzo dużo. To na kącie robi dużą robotę. W przebitce prawdopodobnie już teraz widzicie mniej więcej, jakie jest to ustawienie kolan i jaka jest pozycja za kierownicą przy tym obniżeniu podnóżków i podwyższeniu kierownicy. Idąc dalej, jeśli chodzi o tylne zawieszenie, tu chyba nie jest to fabryczne. Poprzedni właściciel chyba zmienił sobie do swojej wagi. Jest troszeczkę inaczej regulowane, ale bardzo fajne zawieszenie. Wszystko bardzo fajnie pracuje, naprawdę. Łańcuch tak samo, no ja nie cisnę, nie wożę pasażera. Oczywiście, gdybym ważył 120 kg, miał na tylnym siedzeniu żonę i jeszcze boczne kufry i centralny kufer zapchany, załadowany i ten motocykl byłby na granicy swojej tej nośności, to no, prawdopodobnie te części typu opony, łańcuch, klocki hamulcowe pracowałyby inaczej, zużywałyby się zdecydowanie szybciej. U mnie nie ma żadnego problemu. Łańcuch jest cały czas stabilny, zębatki są niezużyte, mimo tych 23 000 km przejechanych. Tutaj w komplecie jest kufer
Szat SH39 i to był kufer, który był od początku, od zakupu, ale ja dokupiłem sobie, zresztą zaraz też o bagażu powiem, ja dokupiłem kufer też Szada SH58X, to jest kufer, zresztą na moich filmach, jak chcecie zobaczyć na moich filmach, to dokładnie widać. To jest taki powiększany kufer z dodatkową torbą wewnętrzną, no tam naprawdę dużo rzeczy wchodzi. I kufer jest fajny, właśnie można go powiększyć w zależności od tego, czy mamy dużo bagażu, czy mniej. On może być wyższy albo niższy, więc ja go miałem. Ale sprzedaję motocykl i ten akurat, który tutaj, ten setup, który tutaj widzicie, jest właśnie z tym pierwotnym kuferkiem. Ważna rzecz, tutaj na baku miałem przekręcony pierścień Tank Lock od Givi i miałem też Tank Bag 25-litrowy, też taki powiększany. Tankback. Nie pamiętam modelu, nie pamiętam symbolu, dlatego w opisie pod filmem umieszczę Wam konkretny model tego tankbaga. Jak oczywiście będziecie mieli jakieś pytania dotyczące bagażu. Zresztą tankback świetny. Tam mi się mieścił dron, cała elektronika i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o podróżowanie tym motocyklem, to zwykle właśnie miałem tankback, SH58 kufer i do tego miałem rolkę. Kupiłem taką rolkę Givi 60-litrową, zawijaną od góry, taką przypinaną na gumach. Rewelacyjna sprawa, całkowicie nieprzemakalna i, no i mieszcząca praktycznie wszystko. Jeszcze na wierzch dopinałem namiot. No i praktycznie to był taki zestaw, w którym mógłbym pojechać na tydzień, dwa tygodnie, a nawet na dwa miesiące. Przez te 23 tysiące kilometrów w całym motocyklu wymieniłem tylko jedną żarówkę. I to była żarówka od rejestracji. Innych żarówek nie wymieniałem, nic się nie przepaliło, nie było żadnego problemu. Co do awarii, to nie było żadnej, nie miałem absolutnie żadnego problemu. Motocykl jest, jak dla mnie, w moim przypadku był całkowicie niezawodny. Raz miałem taką sytuację, że coś mi tam jakby nie świeciły, nie zapalały mi się przednie lampy. I na forum poradzono, żeby rozebrać tutaj tą konstrukcję tutaj zapłonu, tego guzika zapłonowego, że tam styki się nie dzieją i coś tam nie łapie. Rozebrałem, okazało się, że styki są całkowicie czyściuteńkie, idealne. Zmontowałem i nadal była ta sama sytuacja. I ktoś na forum, zresztą polecam forum Fausztroma, Wisztroma, bo można dużo informacji zdobyć. Bardzo fajni ludzie, wielu bardzo fajnych ludzi, niektórzy mniej fajni, ale ogólnie bardzo dobre forum, dużo informacji. Ktoś napisał, że miał podobny problem i ząg był na dole, tutaj pod tą czaszą, jest kostka, która ma wiązkę prądu do świateł, chyba do, nie wiem, do zegarów, czy coś jeszcze. Trzeba po prostu ją docisnąć. I faktycznie ona gdzieś tam była delikatnie poluzowana, bo ona faktycznie przy jeżdżeniu mogła gdzieś tam się poluzować. Wystarczyło docisnąć, wszystko działało. Aha, jeszcze kwestia zegarów. Bardzo czytelne zegary, obrotomierz analogowy. Na wyświetlaczu są informacje bieg, godzina, temperatura, dwa liczniki przebiegowe, które można sobie ustawić. Na przykład jeden licznik taki dzienny, a drugi licznik na, od tankowania do tankowania. Średnie spalanie, no tak jak już powiedziałem, średnie spalanie u mnie zwykle to było 4,1. W Norwegii spadło do 3,3. Zatem można przyjąć, że motocykl bardzo ekonomiczny. Co jeszcze? Aha, miejsce pod kanapą. Sporo miejsca pod kanapą. Tam mam jakieś pompki, apteczkę, trytytki, zestaw do kołkowania opon, którego na szczęście nigdy nie użyłem, nie miałem okazji. Zmieniłem tuż po zakupie, bo kupiłem z dość zjechanymi oponami. Kupiłem Batlaxy A41 Adventure, chyba takie oponki. Bardzo dobre, bardzo fajnie trzymają. Są jeszcze w bardzo dobrym stanie. Sezon, jak nie więcej, jeszcze spokojnie można na nich przejechać. Dokupiłem jeszcze do motocykla, czego nie było. Najpierw dokupiłem na AliExpress takie rolki pod tylny, na tylny wahacz, ponieważ nie miałem centralnej, podnóżka centralnego, tak zwanej centralnej stopki. I na AliExpress też kupiłem taki podnośnik, taką prawą stopkę rozkładaną z takiego kątownika, że można było przepchnąć motocykl, podstawić
pod tę rolkę właśnie i tylne koło było luźne. Można było spokojnie smarować sobie łańcuch, ale nie pamiętam kiedy. I jakoś miałem taki dziwny dzień i czułem, że chce mi się coś kupić do motocykla i zamówiłem w firmie RMG, którą bardzo polecam, za kontakt, ceny i w ogóle jakość, zamówiłem podnóżek centralny, na którym teraz stoi motocykl. Świetna opcja do smarowania łańcucha, do jakbym potrzebował regulować łańcuch, nie miałem takiej potrzeby, ale jakby trzeba było zdjąć koło i tak dalej, no to jest opcja świetna. Jest to oczywiście jakaś tam dodatkowa waga, która dociąża ten motocykl. Aha, miałem tutaj na kierownicy jeszcze trochę tak chaotycznie, przepraszam, ale tak jak powiedziałem, jadę bez mapy, więc chciałbym, żeby to było jak najszczersze, jak najbardziej spontaniczne i żebyście po prostu poznali moje takie odczucia na bieżąco na temat tego motocykla. Miałem tutaj nawigację TomTom 550, zresztą wszystko widać na moich filmach, zamontowaną na oryginalnym mocowaniu i podłączono bezpośrednio, tutaj jest takie gniazdko, które jest przygotowane do różnych urządzeń i ja miałem akurat taką końcówkę zaciśniętą, nie pamiętam jak się nazywa ten styk, wpięte, wszystko było podłączone, więc w momencie zapłonu, to było po stacyjce, więc w momencie zapłonu napięcie szło na to mocowanie. No i nawigacja wstawała. Tutaj jeszcze miałem zamontowaną do kamery, taki też na AliExpress kupioną rączkę, taki wysięgnik. Okej, więcej grzechów już nie pamiętam, więc jeśli coś jeszcze przyjdzie Wam do głowy, co przeoczyłem, to po prostu napiszcie w komentarzu, a na pewno odpowiem. Podsumowując, pierwszy mój motocykl, jak dla mnie, świetny motocykl. Oczywiście, no, nie bez wad. Możliwe, że nawet osoba o moim wzroście, która ma troszeczkę inną proporcję nóg, ja mam dość długie nogi i faktycznie przy tym zgięciu gdzieś czułem kolana. Może to jest kwestia ochraniaczy w spodniach. Może gdybym miał bardziej elastyczne te ochraniacze, może też zupełnie inaczej bym to odczuwał. Ale odczuwałem kolana i przy dłuższej podróży tyłek. Nic więcej. Gdybym miał kupować, no właśnie, dlaczego sprzedaję motocykl? Jak już wcześniej wspominałem, niektórzy wiedzą, no wyprowadzam się z Polski do Norwegii i tam zamierzam kupić sobie motocykl. I powiem Wam, że na ten moment DL650 jest również na liście. Tak wszystko zależy od ceny, od dostępności. Kusi mnie bardzo mocno Tenera 700. Zastanawiałem się nad Tigerem, nad Tenerą właśnie, nad Tuaregiem i nad DL-em 650. I powiem Wam, tak oczywiście no cały czas gdzieś człowiek myśli i podsumowuje i przypomina sobie te ostatnie dwa lata i jedyne dwa lata jeżdżenia na motocyklu. I powiem Wam, że to co w DL-u mnie bardzo przekonuje, do DL-a przede wszystkim, do tego konkretnego modelu, minimalna ilość elektroniki. Nie ma żadnego wsparcia, jest ABS i to jest jedyny system, który wspiera kierowcę. I powiem Wam, że chyba mi się to podoba. Miałem sytuację w Tatrach, jest to na filmie tutaj, gdzie prawie przydzwoniłem, gdzie po prostu wpadłem w poślizg, tylne koło wpadło w taki uślizg i wyprowadziłem. Nie wiem, jak to się stało, nie wiem, jak ja to zrobiłem, ale wyprowadziłem, ale miałem pełną kontrolę, wiedziałem po prostu, co się dzieje. Wiedziałem, że to ja robię, że to nie motocykl mnie ratuje. Oczywiście, no możliwe, że z systemem w ogóle by do tej sytuacji, jakimś systemem kontroli trakcji, możliwe, żeby nigdy nie doszło do takiego momentu, albo w ogóle bym wyszedł z tego nawet nie zauważając, że coś się wydarzyło. Nie mam pojęcia, nie jeździłem nigdy z takim systemem, ale podoba mi się, że jest mało elektroniki, że się w sumie nic nie psuje, a nawet jakby coś się zepsuło, to pewnie można to załatwić na trytytkę, że mogę sobie wymienić, o tym nie powiedziałem, ale wymieniałem regularnie olej i filtr. Olej Motul 10W40, filtr High Flow, nie wiem jak to się mówi, też razem w komplecie, tak? Co tam 6 z małym hakiem, wymiana oleju i filtra. Samodzielnie, wymiana klocków hamulcowych przód i tył, samodzielnie, płyn hamulcowy przód i tył, samodzielnie. Mało tego, rozebrałem ten motocykl, zdjąłem bak i wymieniłem świece na świece irydowe i
filtr powietrza, też high flow, key flow. Zrobiłem to sam, mimo tego, że jestem tylko muzykiem i nie znam się na takich urządzeniach. Ale co najważniejsze, to jest maszyna. I tak ją traktuję. To jest po prostu maszyna, która ma jeździć. Nie martwiłem się o to, czy wygląda ładniej, czy brzydziej. Nie ma to większego znaczenia dla mnie, bo tak jak siedzę na motocyklu, to i tak nie oglądam go z zewnątrz. A to, czy ktoś na mnie patrzy, nie mam pojęcia, czy to jest dla mnie istotne. Chyba w ogóle nie jest to dla mnie istotne. Dla mnie było istotne to, żeby ten motocykl był wygodny, niezawodny i co najważniejsze, żebym przeżył na nim przygody swojego życia. W wieku 45 lat zdecydowałem się zrobić prawo jazdy i powiem wam, że ostatnie 2 lata mojego życia to były najlepsze lata mojego życia, jeśli chodzi o doświadczenie tego życia. Pojechałem sam do Norwegii, płynąłem promami, widziałem fiordy, zakochałem się w tej Norwegii, utwierdziłem się w przekonaniu, że chcę się tam wyprowadzić, co właśnie się w tej chwili dzieje. Zjeździłem sporo miejsc w Polsce, bawiąc się w fototagi, jeżdżąc w okolicach Tatr, dzięki trasom proponowanym przez Adriana z Motopodhale. Pozdrawiam, Adrian, jesteś cudownym człowiekiem. Byłem ostatnio na Bałkanach, przejechałem Transalpinę, byłem przejazdem w Albanii, byłem w Chorwacji. Po prostu, słuchajcie, przeżyłem, to jest cudowny motocykl. Cudowny, po prostu dał mi tyle radości i pokazał, i dzięki niemu zobaczyłem tyle rzeczy, nie martwiąc się o nic. Rano siadałem, pakowałem, cyk, odpalałem, jechałem, tankowałem, zsiadałem, szedłem spać. Rano znowu odpalałem, bez żadnych problemów. Nie wiem, czy może być większa rekomendacja dla motocykla, czy rekomendacja motocykla, niż to, że po prostu wsiadasz, jedziesz, jest ok, jest wygodnie, bezpiecznie. Wiecie, co będzie w przyszłości. Oczywiście będę informował, jak będę w trakcie procesu kupowania motocykla w Norwegii. No i powiem wam, pokażę wam, co kupiłem. Postaram się pokazać wam fajne miejsca w Norwegii. Tak się jeszcze zastanawiam, jak bym chciał, żeby mój kanał ewoluował. Mam parę pomysłów, ale na razie oczywiście nie będę zdradzał. Myślę, że będziecie zadowoleni. No. I tym pozytywnym akcentem chciałbym zakończyć tę moją opinię. Chciałbym wszystkich pozdrowić, bo prawdopodobnie już w tym roku się nie zobaczymy, ponieważ no, będę miał dużo innych rzeczy do ogarnięcia. No i prawdopodobnie nie będę miał za chwilę motocykla. Dlatego zobaczymy się raczej na wiosnę. Chyba, że coś się wydarzy. Chyba, że na przykład mielibyście pomysł, co chcielibyście zobaczyć, co mógłbym zrobić z domu. Może coś chcielibyście zobaczyć w temacie takiego konkretnego montowania. Może chcielibyście zobaczyć montaż od A do Z, ale taki w czasie rzeczywistym, czyli pełen montaż na przykład jakiegoś odcinka skądś. Może chcielibyście jakiś live. Napiszcie w komentarzach. Bardzo, bardzo będzie mi miło. Będzie miły dla mnie ten odzew. Jeżeli czujecie, że to, co robię, jest fajne, jest przydatne i wam się podoba, a nawet jak wam się nie podoba, to dajcie znać, napiszcie cokolwiek, napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górę albo w dół, jeżeli wam się nie podoba, zasubskrybujcie, albo jeśli na przykład w trakcie oglądania filmów stwierdzicie, że moja praca idzie w nie tym kierunku, w którym byście chcieli, to po prostu możecie odsubskrybować mnie i napisać jakąś informację, że no nie wiem, to wam się nie podoba, że nie ten kierunek. Chciałbym to wiedzieć. Bo jeżeli chciałbym być lepszy, jeżeli chciałbym, żeby mój kanał, przede wszystkim chciałbym, żeby mój kanał się rozwijał tak, jak ja czuję, żeby to nie było robienie czegoś na siłę, żeby się innym podobać. Nie, taki nie jest mój cel, ale chciałbym wiedzieć po prostu, jak wy na to reagujecie. Tak po prostu. Dobrze, dziękuję, pozdrawiam, życzę wam przyjemnej jesieni, przepięknej, bo jest tak jak dzisiaj, jakby taka jesień była, jakby taka zima była, to byłoby super. Więc życzę wam przyjemnej jesieni, przyjemnej zimy, żeby Mikołaje przyniosły wam dużo zabaweczek, dużo gadżetów do motocykla. Planujcie trasy i jeśli będziecie na południowym zachodzie Norwegii, to dajcie znać.
spotkamy się przy mieczach z Ferdwiel w Stavanger i napijemy się kawy albo zjemy sobie pyszne lody. Mega lody tam są. Naprawdę mega lody. Zatem do zobaczenia, albo jak już zacząłem po norwesku, to skończę też po norwesku. Vi ses!